Cześć! Ostatnio wspominałem, jak bardzo mi się podoba trasa nad Wisłą. A dziś... dziś co? Dziś postaramy się trochę urozmaicić. Może siądzie podjazd belwederską, a potem zjedziemy Agrykolą w dół i... znów na bulwary wiślane. W ostatniej chwili całkiem spontanicznie do dzisiejszego pomysłu z belwederską dorzuciłem podjazd w parku Morskie Oko. Całkiem zacny. Sam raz. Nie zabije, a parę dodatkowych kalorii się spali. Tymczasem nieubłaganie zbliża się belwederska i tak sobie myślę, żeby jednak dać ogień. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz z chwili przerwy i prestiżowego towarzystwa, to muszę się przyznać, że bardzo, bardzo, bardzo podziwiam tych wszystkich, którzy trenują na trenażerach. Zasuwają na tym Zwifcie w pięknych okolicznościach wirtualnej przyrody i mam ogromny szacun dla ich wygodnych siodełek i stalowych pośladków, ale dla mnie, pomimo tego, że taka pogoda w tej chwili zdarza się raz na tydzień, to nadal warto założyć na siebie cokolwiek, byleby nam było ciepło i śmignąć na świeżym powietrzu. Po prostu. Także szacun dla Zwifta i dla wszystkich, którzy robią treningi, ale tego nie przebije nic. Zbliżamy się do zjazdu Agrykolą. Pozdro dla ministry, bo to jej kwadrat. To jest w ogóle w Warszawie niesamowite. Jadę na drugi koniec miasta, nie naokoło, przez miasto, z Moko na Żoliborz i można... i można mieć takie widoki, można mieć to. Można mieć to. Szkoda, że to nie poniedziałek, bo gdyby był to poniedziałek, to byłby to już skandal. Przyznaję się, trochę traciłem jeżdżąc wzdłuż Czerniakowskich. Zdecydowanie opłaca się pojechać tam. Super. Góra, dół i parki warszawskie. Ekstra. Nie wiem, co powiedzieć, mi się gęba cieszy cały czas, jest po prostu super. Wjeżdżam już na Żoliborz, pozostała mi tylko jeszcze jedna rzecz, żeby dopełnić tego fajnego poranka. Do następnego razu. Cześć!